Mam w rękach wielkiego langosza, a to znak, że jestem w stolicy Węgier, w Budapeszcie. Zjem tutaj nie tylko takie langosze, ale też kiełbasy, trochę dań kuchni węgierskiej. Myślę, że będzie smacznie, że będzie ciekawie. Ja mam na imię Maciej i jem dzisiaj w Budapeszcie. Jedzenie w Budapeszcie zaczynamy od miejsca, które nazywa się Retek Bistro. Pisane bistro, no bo esz w języku węgierskim czyta się jako s, a s jako esz. Jest to restauracja z tradycyjną kuchnią węgierską, ale w takiej nowoczesnej otoczce. W środku bardzo klimatycznie. Menu klasyki węgierskiej kuchni, a tutaj mamy czekadełko, pastę z kiełbasy z dodatkiem czerwonej cebuli na takim malutkim pieczywie. Dobra kiełbasa. Na pewno na tym wyjeździe będę chciał zjeść gdzieś kiełbasę węgierską. W tej restauracji to się nie wydarzy, ale to czekadełko zachęca mnie do tego, żeby gdzieś w Budapeszcie takiej kiełbasy węgierskiej spróbować. Nie mogę pierwszego posiłku w Budapeszcie zacząć od czegoś innego niż od zupy gulaszowej. Tutaj mam taki mięsno-paprykowy wywar, w którym wyraźnie czuć użycie sproszkowanej słodkiej papryki, raczej nie pikantnej. Do tego kawałki wołowiny, duże, całkiem mięciutkie, ziemniaki oraz marchewka. Bardzo smaczne, nie jest to zupa jakaś szalenie intensywna, ale jeśli chcemy ją sobie podkręcić, no to mamy pastę z ostrej papryki. Tak ona wygląda. Kelnerka mówiła, że to jest bardzo ostra pasta, także dodam sobie jej tyle i najwyżej będę płonął. Jest trochę pikantniejsze, ale ta ostrość przychodzi dopiero po chwili, nie w pierwszym uderzeniu. Myślę, że śmiało mogłem rzucić tutaj więcej tej ostrej pasty i byłoby to na pewno ostrzejsze, ciekawsze. Do tego dostaliśmy pieczywo z chrupiącą skórką, mięciutkim środkiem. Idealny chleb do zagryzania dobrej zupy gulaszowej. O! Ostrzej, ostrzej. A tutaj Hortobagi Palacinta, czyli naleśnik z Hortobagi. Jest to miejscowość, gmina na Węgrzech, a samo danie to nic innego jak naleśnik nadziewany mielonym mięsem z kurczaka, oblany mocno śmietanowym sosem paprykowym, bardzo kremowym, bardzo smacznym. Jest to taki węgierski klasyk, który powtarza się w tutejszych restauracjach. Czysta definicja comfort foodu, no bo kto nie lubi naleśników, kto nie lubi kurczaka, a śmietanowy sos paprykowy też jest fantastyczny. Tutaj dostaliśmy ostrzeżenie, że ta papryczka jest bardzo ostra. Delikatnie pikantne, nie ma co się bać. Węgierska kuchnia słynie z tego, że jest jedną z najbardziej pikantnych w Europie, jeśli nie najbardziej pikantną. A na pewno używa się tutaj najwięcej papryki na całym kontynencie. Ta papryka będzie się przewijać jeszcze w wielu daniach, również tutaj. Pozostajemy w paprykowym klimacie. Paprikarz Chirke, czyli kurczak paprykowy w sosie chyba identycznym co do naleśników Hortobagi. Jest to luzowane udko z kurczaka, bardzo soczyste, które jest oblane obficie sosem paprykowo-śmietanowym. Jest to pyszne, jest to proste, jest to takie domowe, otulające człowieka. Mniej domowy jest może ten dodatek, bo to jest taka kluska truflowo-ziemniaczana. Mocno czuć te trufle. Początkowo myśleliśmy, że to jest pire z ziemniaków, ale jak widzicie, to ma taką śmieszną trochę konsystencję. W smaku jest mocno maślano-truflowe. Danie bardzo smaczne, które dostaniecie w wielu węgierskich restauracjach. A to chyba nie jest aż tak popularne danie. Są to smażone meatballsy w stylu węgierskim. Smakują trochę jak soczyste kotlety mielone, przyprawione papryką i usmażone na głębokim tłuszczu. Przez to są jeszcze bardziej chrupiące. Doskonałe. Do tego prosty dodatek pire ziemniaczanego, maślanego pire. Jakiś ogóreczek kiszony i to wszystko. Ale nic więcej nie potrzeba, te węgierskie mielone w zupełności wystarczają. Do obu tych dań domówiliśmy też warzywne dodatki. Tutaj talerz kiszonek, talerz pikli. Przede wszystkim papryki. To są takie okrągłe, żółte papryki, jak ja to nazywam, jabłkowe. Bo mają troszkę taki podobny kształt. Octowe, kwaśne, oj, pikantne, no, balą. A ponoć to te miało być ostre. Tych się boję próbować. Są tutaj także ogóreczki oraz kiszona kapusta. Zamówiliśmy też sałatkę z ogórków. To jest taki świeży ogórek z kwaśną śmietaną i sproszkowaną papryką. Też bardzo smaczne i bardzo domowe. Talerz kiszonek wydaje mi się ciekawszy i o węgierskich kiszonkach na pewno jeszcze w tym filmie pogadamy i popróbujemy. Desertu tutaj nie bierzemy, ale przy płatności zostaliśmy poczęstowani alkoholem. Jest to palinka, czyli mocny alkohol z winogron. Akurat ta palinka była z winogron, ale ten rodzaj alkoholu może być produkowany również z innych owoców. Ma 50%, no i z tego co widziałem, wszyscy tutaj taki malutki kieliszek na pożegnanie dostają. Nigdy wcześniej palinki nie piłem. Mocne. To być może jest mój pierwszy i ostatni raz. Jeśli gustujecie w tak mocnych alkoholach, no to na pewno musicie tego tutaj spróbować. Po tym pierwszym spotkaniu z kuchnią węgierską w Budapeszcie muszę przyznać, że jest to bardzo domowe jedzenie. Trochę więcej dodaje się tutaj papryki niż u nas. Retek Bistro chwali się tym, że to są przepisy babcine. No i w tak prostych daniach ważne jest, jakich używa się produktów i jak te produkty są przygotowywane. Tutaj mieliśmy idealnie soczyste mielone, idealnie soczystego kurczaka. No i o to chodzi. Za wszystko tutaj zapłaciliśmy 20
28 tysięcy forintów. Serwis jest już tutaj wliczony, woda jest za darmo. Przed przyjściem do Retek Bistro pamiętajcie jednak o rezerwacji i to najlepiej takiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. W ogóle z tego, co zdążyłem się zorientować przed przyjazdem tutaj, no to wiele popularnych restauracji potrafi być całkowicie zarezerwowana nawet na tydzień w przód. I to nie mówię o weekendzie, nie mówię o jakichś wakacjach, tylko o środku tygodnia w końcówce marca. Nam przez to ze dwie restauracje w stolicy Węgier niestety odpadły. Kto wie, może dostaniemy się tam bez rezerwacji, ale i tak plany na Budapeszt, jeśli chodzi o gastronomię, mamy dość napięte. Skoro zjedliśmy już pierwszy gulasz i inne węgierskie specjały, no to czas na wielką halę targową. Jestem w Vásárcsarnok, jak to się nazywa po węgiersku. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Jakby co, przepraszam, możecie mi śmiało poprawiać w komentarzach, ale język węgierski jest bardzo, bardzo trudny. Ta hala targowa rzeczywiście zasługuje na miano wielki, bo jest przeogromna. Budynek wybudowano pod koniec XIX wieku. W latach 90. przyszedł jakąś większą renowację. Po drodze był chyba nieużywany też za czasów komunistycznych Węgier. I co tutaj można dostać? W zasadzie wszystko. Są pamiątki, są produkty spożywcze, są specjalności typowo węgierskie, ale podejrzewam, że też nie tylko, pewnie są też jakieś delikatesy z innych regionów świata. Hala jest ogromna, dwupoziomowa i jeszcze ma piwnicę. I w tej piwnicy ponoć czają się naprawdę ciekawe smakołyki. Jest to też oczywiście przeogromna atrakcja turystyczna, głównie z tego względu, jak ta wielka hala targowa wygląda. Jeśli chodzi o dostępne tu produkty, to słyszałem skrajne opinie. Jedni mówią, że nie są one najwyższe jakości i że są przeznaczone raczej dla turystów i że Węgrzy tutaj nie kupują. Inni z kolei tym opiniom zaprzeczają. Ponoć mieszkańcy Budapesztu również tutaj zaopatrują się w produkty. Teraz wszedłem w taką część warzywną, ale też mięsną z tej strony. Poszukajmy czegoś ciekawego. Kuchnia węgierska papryką stoi. Tutaj na przykład dostajecie wiele rodzajów papryki stroszkowanej, ostrej, łagodnej i pewnie kilka innych wersji. Jak widać, to są takie rzeczy typowo przygotowane pod turystów, ale do domowej zupy gulaszowej na pewno by się nadało. Surową paprykę też tutaj można oczywiście dostać. Tutaj takie piękne krwisto-czerwone i podłużne. No i nie może oczywiście zabraknąć suszonej papryki. Ta pochodzi przede wszystkim z okolic Szeged i Kaloczy. Tutaj zaś na pierwszym planie wisi suszona papryka czereśniowa. Świetnie ta suszona papryka wygląda. Z chęcią bym ją kupił nawet nie tylko po to, by dodawać do potraw, ale sobie gdzieś w domu powiesić. A w wielu mięsnych stoiskach znajdziecie duży wybór węgierskich kiełbas. Tak jak mówiłem, to jeszcze przede mną. Jeszcze ich gdzieś spróbuję. Przestanąłem w punkcie ze sztrudlami, a w zasadzie po węgiersku to się nazywa retesz. To są takie ciacha, w większości na słodko. Tu mam wariant ze śliwką, są też z makiem i z wisienką, albo z jabłkiem i cynamonem, czy z serem, ale jest też wersja z kapustą i stwierdziłem, że muszę spróbować, bo wydało mi się to dość dziwne. Trochę jak taki pasztecik. Ciasto francuskie albo półfrancuskie i mnóstwo tego środka, tego ciasta tu praktycznie nie ma. No jest to jak najbardziej farsz wytrawny. Smakuje trochę jak pierogi z kapustą i z grzybami, ale bez grzybów. I ze sporą ilością pieprzu. Całkiem dobre. Jak was jakiś mały głód napadnie, będziecie chcieli coś wytrawnego zjeść, no to czemu nie? Ale myślę, że większość z was zainteresuje się raczej wariantem na słodko. Tutaj ze śliwką. To jest dobre, słodziutkie. Wydaje mi się, że jest też trochę więcej tego ciasta. Z wierzchu ono jest chrupiące. Jest to słodkie, ale ta słodycz pochodzi przede wszystkim od owoców, nie, przy okazji trochę kwaskowe. Retesze na słodko polecam o wiele bardziej, chociaż ta kapuściada też jest ciekawostką. Za dwa zapłaciłem 1180 forintów, czyli to jest jakieś 13 zł. Na parterze jest spożywka, na pierwszym piętrze jest takie mydło i powidło, a także bufety wszelkiej maści, właśnie obok jednego przechodzę. Nikt mi ich tutaj nie polecał za bardzo, więc raczej się tutaj nie będziemy stołować, ale jeśli was znajdzie ochota, to wszelkie mięsiwa, kiełbasy, langosze możecie tutaj dorwać. My sobie zjemy takie rzeczy gdzieś na mieście. Część turystów o tym nie wie, ale w piwnicy jest jeszcze jeden poziom. Jest głównie sklep Aldi, ale jest też kilka stoisk, w tym stoiska z kiszonkami. I zobaczcie, jak te kiszonki tutaj wyglądają. Tutaj jest ogromny wybór kiszonek i większość tych kiszonek jest nadziewana innymi kiszonkami. Na przykład kiszone ogórki nadziewane kapustą kiszoną. Papryki nadziewane kapustą kiszoną. Inne papryki nadziewane kapustą kiszoną. Kiszony czosnek. On już chyba nie jest nadziewany, ale z kolei takie ostre papryczki też są czymś nadziewane. To już chyba nie jest kapusta kiszona, a jakiś serek. Ogromna porcja kiszonej kapusty. W ogóle pachnie tutaj kapuściano. Wygląda to naprawdę niesamowicie. W restauracjach jeszcze się z tym nie spotkaliśmy tutaj. Zobaczcie, kupiliśmy nadziewanego kiszoną kapustą ogórka i nadziewaną kiszoną kapustą paprykę w woreczku, tak śmiesznie. Zapłaciliśmy za to 500 forintów, czyli za jakieś 5 zł. Spróbuję.
A, to jest soczyste. Ta papryka jest taka bardziej marynowana, jest lekko pikantna, a w środku dużo kiszonej kapuchy. Naprawdę dobre. Patrzę na tego ogórasa. O ja. Sam ogórek nie jest mocno kiszony, jest taki bardziej marynowany, a w środku równie wiele kiszonej kapusty. Jest to wszystko bardzo, bardzo, bardzo kwaśne i w sumie bardzo ciekawe. Na pewno warto tutaj przyjść, popatrzeć na te wszystkie produkty, może czegoś spróbować na miejscu, a może coś zakupić do domu. My w temacie kuchni węgierskiej pozostajemy i jedziemy do równie istotnego miejsca dla kulinarnego Budapesztu. Przyjechaliśmy do restauracji Gundel, która sama siebie określa najsławniejszą węgierską restauracją. Jest to miejsce popularne wśród mieszkańców Budapesztu, wśród turystów. Trochę eleganckie, ale w takim starym stylu. Powstało pod koniec XIX wieku, a w 1910 roku przejął ją Karol Gundel, czyli znany budapesztański restaurator, który też oczywiście zmienił nazwę tego miejsca, dając w nazwę swoje nazwisko. Po II wojnie światowej ta restauracja została znacjonalizowana i trafiła w prywatne ręce dopiero w latach 90, gdy też postanowiono miejsce odrestaurować i przywrócić mu dawną świetność. Gra tutaj muzyka na żywo, my już złożyliśmy zamówienie i dostaliśmy czekadełko, pieczywo oraz twaróg z papryką, a jakżeby inaczej. Tutaj dostaniecie dania kuchni węgierskiej, ale z takimi francuskimi wpływami, momentami, co również na naszych talerzach uświadczymy. Każdy stolik ma swojego patrona, jest m.in. stolik Lecha Wałęsy. My akurat siedzimy przy stoliku Jacques'a Chiraca. Wszyscy patroni tutaj w tej restauracji... Oklaski? Nie dla mnie. Z tego co rozumiem, wszyscy patroni w tej restauracji kiedyś byli. Mocno paprykowy twaróg. Dobra, na początek mamy zupę, tym razem nie gulaszową, tylko zupę rybną. Węgierska zupa rybna to halasle i jak jesteście w miarę dobrze z geografii, no to domyślacie się, że to jest zupa z ryb słodkowodnych, w tym wydaniu z karpiem i ze szczupakiem, do tego domowy makaron, troszkę surowej papryki i bardzo dużo papryki sproszkowanej. Bulion jest z jednej strony mocno rybny, a z drugiej strony bardzo mocno paprykowy, trochę też pikantny. I gdybym dostał tę zupę bez żadnych dodatków, to i tak bym się nią zajadał, bo jest naprawdę świetna. Charakterystyczne dla zupy halasle jest to, że kawałki ryby są w całości, nie rozpadają się i są przy tym dość soczyste, tak jak jest i tutaj. Zobaczcie, no, można tego szczupaka czy karpia po prostu kroić łyżką. Do tego bardzo smaczny makaronik i trochę chrupiącej papryki. Myślę, że jeszcze zupy halasle spróbujemy nad balatonem. A oprócz tego w ramach przystawki zamówiłem talerz wędlin. Mówiłem wam o węgierskich kiełbasach, że na pewno ich spróbuję. I zapewniam was, że to nie jest koniec tego próbowania, to co tutaj widzicie. Ale stwierdziłem, że chcę spróbować węgierskich wędlin również w tej formie. Najbardziej smakuje mi ta. To jest po prostu kiełbasa paprykowa. Przypomina trochę hiszpańskie chorizo, ale nie jest aż tak pikantna. Jest lekko ostrawa i mocno, mocno paprykowa. Bardzo smakują mi tutaj też te wędliny dojrzewające. Sporą ciekawostką dla mnie jest ten ser. Nie mam pojęcia, co to za ser, ale ten ser, jak widzicie, ma wręcz taki czarnawy kolor i to jest bardzo aromatyczny, bardzo wyrazisty ser pleśniowy. Bomba. Prawdziwa bomba. Piję to sobie wszystko węgierskim winem i powoli wyczekuję dań głównych. Myślę, że one będą jeszcze ciekawsze, choć najbardziej tutaj czekam na deser. Przed laty była tutaj kuchnia nie tylko węgierska, ale także francuska i oto jej pozostałości, czyli beef stroganoff. Danie kuchni francuskiej z wpływami rosyjskimi w wersji tutejszej. Bardzo pyszna wołowina, wysmażona na taki różowiutki kolor. Do tego bardzo smaczny mięsny sos, ziemniaki w formie takiego gratin, do tego ogórek kiszony, trochę pieczarek. Bardzo dobre danie. Tutaj w menu znajdziecie także 11 dań, które są oznaczone jako dziedzictwo restauracji Gundel. My wybraliśmy dwa z nich, z czego pierwsze jest dopiero teraz. W tej 11 są również przystawki, są zupy, są inne dania główne, ale albo jedliśmy je gdzie indziej, albo zjemy je gdzie indziej, albo po prostu na nie nie mamy ochoty. Tutaj jedna potrawa z tej 11, czyli sznycel. Sznycel wiedeński, ale z mangalicy. Mangalica to jest wieprzowina, która pochodzi właśnie z terenów Węgier. Te świnie są bardzo futrzaste, bardzo włochate, bardzo fajnie wyglądają, a ich mięso jest z jednej strony bardziej tłuste, a z drugiej ponoć zawiera mniej cholesterolu. Nie wiem, jak to jest do końca możliwe. Kotlety schabowe albo sznycle są z tej wieprzowiny smaczniejsze. Tak jest i tutaj, choć ja akurat uważam, że mangalice lepiej właśnie wykorzystać na takie polskie schabowe, które są grubsze i bardziej soczyste. Tutaj ten sznycel jest w porządku, jest soczysty, ma chrupiącą panierkę i je się go z przyjemnością. W zestawie ze sznyclem są jeszcze ziemniaki, szczerze mówiąc takie sobie, oraz buraki. Miało być pikle, miał być zestaw węgierskich pikli, a dostałem buraki. Trochę przykro. Najsłynniejsze danie w tym miejscu to naleśniki. Gundel Palacintas, czyli naleśniki Gundela. To jest taki deser, który dostaniecie nie tylko w tym miejscu, ale w wielu innych węgierskich restauracjach. Ale tutaj ten deser został wymyślony. Byłem bardzo ciekawy, na ile to jest sytuacja jak z tortem Zachera, który w cukierni Zachera jest
Niedobry, smakuje jak ciasto z dyskontu. A na ile to będzie faktycznie coś smacznego? I to są, słuchajcie, takie naleśniki, jak też jemy w Polsce, to samo ciasto naleśnikowe, uformowane w rulonik, w środku jest krem orzechowy, rodzynki, skórka pomarańczowa oraz trochę rumu. Do tego sos czekoladowy na bazie takiej gorzkiej, deserowej czekolady. Już spróbowałem i jest to dobre, ale weźmy z tym sosem. Z tym sosem to jest jeszcze pyszniejsze. Ten farsz jest przede wszystkim właśnie orzechowy, ale co chwilę wyczuwamy rodzynki oraz skórkę pomarańczy. Ten sos czekoladowy, zobaczcie jaki jest gęsty. To jest po prostu no, rozpuszczona czekolada, jak podejrzewam. Znakomicie on tutaj pasuje do tych dodatków. W tej czekoladzie idzie się utopić, a same naleśniki są naprawdę przepyszne. I chyba z całego posiłku smakują mi najbardziej. I co ciekawe, tutaj można przyjść tylko na te naleśniki. Robiąc rezerwację przez internet, możecie zaznaczyć, że przychodzicie tylko na coś słodkiego. Jeśli przychodzicie jednak na obiad, to też są takie zestawy, w których na dwójkę zamawiacie po małej zupie gulaszowej i po porcji naleśników. I to też jest chyba dobra opcja. Mimo tego, że ten nasz obiad był całkiem udany, no to jednak te naleśniki to jest zupełnie dla mnie inna liga. Są wyborne. A jeśli chodzi o te miejsca dedykowane sławnym osobom, to są nie tylko politycy, to są też znani aktorzy jak Angelina Jolie czy Brad Pitt, jest Sir Alex Ferguson, Madonna, Andrea Bocelli. Jeśli jesteście fanami deserów, to koniecznie musicie tutaj przyjść na naleśniki. Jeśli chodzi o te dania główne, no to szczerze mówiąc bardziej mi smakowało Wretek Bistro, choć wiadomo, zamówiliśmy całkiem inne dania, więc też tak nie można do końca porównywać. Jest to jednak na pewno drożej. Za wszystko zapłaciliśmy 40 854 forinty. Płatna jest tutaj woda, a także wliczany jest automatycznie serwis. Doskonale zdaję sobie sprawę, że was mniej obchodzą jakieś naleśniczki, jakieś gulasze, tylko liczycie na langosza. I mam langosza, jestem w miejscówce, która nazywa się Retro Langosz. To jest najpopularniejsze miejsce na langosza w Budapeszcie, najpopularniejsze wśród turystów. Istnieje od 2011 roku i zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii. Na Google to miejsce ma ocenę 4,6 na 12 tysięcy recenzji. Oczywiście langosza zjecie w Budapeszcie w bardzo wielu miejscach. Jest mnóstwo jakichś street foodowych punktów z langoszem. Tutaj można usiąść, aczkolwiek samo miejsce ma dość street foodowy charakter. W menu są głównie langosze. Zamawia się przy barze, dostaje się numerek i czeka się na zamówienie, które swoją drogą otrzymałem bardzo szybko. Ale jesteśmy tutaj tuż po otwarciu, po godzinie 11. Ponoć w sezonie turystycznym, zwłaszcza w porze obiadowej, bywają tutaj naprawdę srogie kolejki. Ja mam takiego klasycznego langosza ze śmietaną, czosnkiem i serem. Wygląda potężnie. Langosze to są takie płaskie placki smażone na głębokim tłuszczu, na bazie mąki pszennej, drożdży, mleka. Można je jeść z naprawdę różnymi dodatkami. Tutaj oprócz takiego klasycznego langosza można zamówić langosze z kiełbasą, z różnymi mięsiwami, z kurczakiem, z czerwoną cebulą, wersja meksykańska, wersja bolońska. Wybór jest naprawdę szeroki, ale myślę, że taki klasyczny, podstawowy będzie najsmaczniejszy. Mam sztuczce, ale spróbuję to zjeść ręką. Trudno nie zauważyć, że tutaj tego sera jest ogrom. On dominuje w smaku, ale jest też całkiem smaczny. To jest po prostu zwykły, żółty, tarty ser. Do tego kwaśna śmietana oraz trochę czosnku. Polecam brać wersję z czosnkiem. A dobrego langosza poznamy po tym, że on jest z jednej strony chrupiący, z drugiej strony jest mięciutki w środku, a przy tym nie jest aż tak ociekający tłuszczem. Oczywiście to będzie tłuste, ale jeśli jest smażony w odpowiedniej temperaturze, to aż tyle tłuszczu nie wchłonie i będzie się to jadło bardzo przyjemnie. Tak jak właśnie tego langosza. Możemy go sobie tak zgiąć w pół. Patrzcie, ile tego sera tutaj jest. To jest moje w ogóle dzisiejsze śniadanie. Całkiem kaloryczne i naprawdę smaczne. Czy Retro Langosz to jest najlepsze miejsce na langosza w Budapeszcie? Nie mam szczerze pojęcia, ale faktycznie można zjeść tutaj smacznie. Jeśli znacie lepsze miejsce na langosza w stolicy Węgier, no to podawajcie je w komentarzach. Tym, którzy będą jechać do Budapesztu, polecam właśnie w komentarze zajrzeć i może znajdziecie tam jeszcze jakieś langoszowe perełki. Wadą popularności tego miejsca wśród turystów jest na pewno to, że to raczej na pewno jedne z droższych langoszy w Budapeszcie. Za takiego najbardziej podstawowego zapłaciłem 2700 forintów, czyli około 30 zł. Ale zobaczcie, tutaj sobie przychodzimy. Trafiłem na taką budkę z langoszami, wiadomo, w turystycznym miejscu. I w sumie ten langosz, którego jadłem, czyli Cheese and Sour Cream, 2800 forintów, czyli cena w zasadzie taka sama. Na pierwsze śniadanie był langosz, a na drugie kolbas, czyli kiełbasa. W
Węgrzy jedzą bardzo dużo kiełbasy, jedzą bardzo dużo wieprzowiny, ale kiełbasa to jest ich w ogóle numer jeden. Tutaj mam Csabai kolbasz, czyli kiełbasę paprykową. A miejsce, w którym się znajdujemy, nazywa się Belvárosi Dísznotoros. Jest to miejsce, w którym możecie zjeść dużo mięsa, przede wszystkim właśnie wieprzowiny. Nie tylko są kiełbasy, ale są też jakieś golonki. Dostaniecie też tutaj kurczaka czy nogę z kaczki. Wchodząc tutaj, wybieramy po prostu rodzaj mięsa, dodatki takie jak pieczywo czy musztardę oraz możemy sobie nałożyć pikle. Te pikle są ważone i na tej podstawie mamy końcową cenę. Zacznę od kiełbasy, bo to tutaj przyszedłem. Czerwona, bardzo, bardzo czerwona. Możecie też tutaj zamówić coś w rodzaju kaszanki. Są bodajże dwa różne rodzaje. Jedna jest więcej wątróbki, a drugie więcej krwi. Ale spróbujmy kiełbasy paprykowej. Mięciutka i bardzo paprykowa. Jest na tyle smaczna, że nawet tej musztardy chyba do niej nie potrzeba, ale spróbujmy. W sumie dobrze się to łączy. Muszczata jest lekko pikantna. Ta kiełbasa mimo swojego koloru nie jest w ogóle ostra. Ona jest po prostu w smaku paprykowa, także to nie jest jak w przypadku hiszpańskiego chorizo. Chleb jest trochę suchawy, warto go wziąć chyba tylko po to, żeby się bardziej zapchać, ale może lepiej zamówić dwie kiełbasy, a nie jedną. No i tutaj mam kiszonki, w tym ogórki faszerowane kapustą kiszoną, paprykę faszerowaną kapustą, tutaj jeszcze jedną paprykę. Bardzo kwaśne, dokręcające twarz i trochę pikantne. A to? Chyba ta jest ostrzejsza. Chociaż nie, jednak nie. Jak widzicie, w logo tego miejsca jest taka urocza świnka. Jeśli lubicie opędzlować dobrą kiełbasę, no to wpadajcie tutaj. Zarówno kiełbasy, jak i inne mięsa są gotowe, czekają w bemarach. O ile w przypadku kiełbasy to w zasadzie nie robi różnicy, o tyle w przypadku tych innych mięs może mieć to znaczenie. Także w ciemno golonek i kaczych nóżek nie będę polecał, ale kiełbasy naprawdę świetne. One są podane na ciepło, ale nie są tak turbo gorące, tylko po prostu ciepłe i smaczne. Co ciekawe, za ten zestaw, który miałem na talerzu, zapłaciłem mniej niż za langosza. 2550 forintów, czyli około 28 zł. Mogłem oczywiście domówić jakieś ziemniaki albo coś w tym stylu i wtedy zapłaciłbym więcej, ale i takim zestawem, myślę, można się najeść. Jeszcze jedna węgierska restauracja przed nami. Znajdujemy się w Ghetto Guliasz, które mieści się w dzielnicy żydowskiej. Jak sama nazwa wskazuje, w menu są tutaj przede wszystkim wszelkie maści gulasze, czyli coś, co Węgrzy uwielbiają. I ponoć Węgrzy, a przynajmniej część Węgrów, uwielbia też szpik kostny. Tutaj mamy szpik kostny na przystawkę, do tego pieczywo, takie grzanki. I myk polega na tym, żeby zawartość tego szpiku kostnego wraz z tym czosnkiem przenieść na tego tosta. I to jakoś muszę wybrać i rozsmarować na pieczywie. Dla wielu z Was pewnie nie wygląda to apetycznie. Z kolei znawcą tematu pewnie pociekła świnka. Smak szpik kostny jest zaskakujący, bo z jednej strony jest tłusty, co może w sumie nie dziwić, ale z drugiej ma taki mleczny posmak, co fantastycznie pasuje do kromki posmarowanej pieczonym czosnkiem. Myślę, że warto dać szpikowi kostnemu szansę, zwłaszcza w takim miejscu jak to. Wśród dań głównych mamy tutaj głównie gulasze, coś co w Polsce nazywamy gulaszami. Węgrzy mówią na to pörkölt i to jest cały szereg różnych dań, takich jak na przykład chicken paprikasz, który jedliśmy w Retek Bistro, a także coś co w Polsce bardzo dobrze znamy, czyli leczo. Leczo, w którym w zasadzie jest tylko papryka, kilka rodzajów papryki oraz cebula. Dodatkowo wbito tu jajko oraz do całości podano paprykową kiełbasę. I ta kiełbasa jest wyśmienita, prawdziwa gwiazda tego leczo. Bardzo wyrazista, tłuściutka, soczysta, chrupiąca, naprawdę przepyszna. To jak to, ale Węgrzy potrafią w kiełbasę. Samo leczo jest dość delikatne, bardzo mocno paprykowe, a jakżeby inaczej. I w sumie fajnie, że jest tutaj wbite to jajko. O, pojawił się także czosnek. Smakuje to bardzo podobnie do leczo, które znam z Polski. Może jest troszkę mniej wodniste, a więcej jest w nim samych warzyw. Podano nam do niego chlebek. Chlebem trzeba jeść, bo inaczej człowiek się nie naje. Wydaje mi się, że leczo to nie jest pierwsza rzecz, którą byście chcieli zamówić w węgierskiej restauracji. Może po paru dniach pobytu w Budapeszcie. Co innego to danie, które w Polsce byśmy nazwali gulaszem wołowym. W angielskim menu funkcjonuje to jako beef stew, a po węgiersku jest to właśnie pörkölt z bardzo smaczną, mięciutką wołowiną i esencjonalnym, gęstym sosem. Mięso super, sos też fajny, intensywny, wyrazisty, nie aż tak paprykowy, jak wiele innych dań z kuchni węgierskiej. I do tego dostaliśmy takie kluseczki z jajka, które są same w sobie bez smaku. Trzeba je mocno z tym sosem wymieszać, żeby to jakkolwiek smakowało. To akurat trochę nas dziwi, bo zazwyczaj wszelkie maści kluseczki w kuchni węgierskiej nam smakowały, a tutaj tak nie do końca. Bez sosu to nie byłoby aż tak dobre. No i do wszystkiego możemy sobie domówić pikle. My postawiliśmy na ogórki. Bardzo dobre. Chyba ze wszystkich kiszonych ogórków w Budapeszcie te nam smakują najbardziej.
Zamówiłem jeszcze sobie deser Szomloj Galuszka. Deser wymyślony w restauracji Gundel, ale nie przez właściciela, tylko przez kelnera w latach 50. I mamy tutaj bitą śmietanę, mamy dużo bakali, mamy krem czekoladowy na samym dole, a to nie są lody. To jest taki krem orzechowy, zimny wprawdzie. I do tego też ciasto biszkoptowe. Kojarzy mi się troszkę z takimi deserami lodowymi z dzieciństwa. Pyszne, na dobrym produkcie. Ten krem czekoladowy na dole jest genialny. Tak jak w naleśnikach Gundela, na bazie gorzkiej, deserowej czekolady. Bita śmietana to jest to. Ten deser to taka dla mnie sentymentalna podróż, taki babciny. Moja babcia robiła podobne pucharki czasem. Może nie z taką płynną czekoladą i z takim wybitnym kremem orzechowym z bakaliami, ale w tym stylu rzeczy właśnie czasem przygotowywała. W tym Gundelu to potrafili wymyślać pyszne desery. Fajnie, że można też je dostać w innych miejscach w Budapeszcie. Brzuchy mam pełne. Brzuchy, ja mam pełne brzuchy, tak. No ty masz chyba dwa. Bardzo się najadłem w każdym razie. Jedzenie spoko, ale wretek bistra smakowało mi o wiele bardziej. Tutaj jednak siedzimy tak bardziej stłoczeni, stolik przy stoliku. W menu są bardziej do siebie podobne dania. Jeśli chcecie popróbować węgierskich gulaszy, no to myślę, że do Ghetto Gulasz warto tak czy siak wpaść. Pod kątem cen wypada to miejsce też lepiej niż wretek bistra, no bo za wszystko zapłaciliśmy 18,5 tysiąca forintów, czyli nieco ponad 200 zł. Wszystkie restauracje udało nam się zarezerwować. Jedną z nich jest Mazeltow, w którym właśnie się znajdujemy. Nie wszystkie stoliki podlegają rezerwacji i można swoje odstać w kolejce. Dzisiaj to trwało tylko 10 minut i tyle byliśmy w stanie zaakceptować, żeby zjeść kuchnię Izraela. Jesteśmy w dzielnicy żydowskiej. Mazeltow jest jedną z najpopularniejszych restauracji tutaj w okolicy i w ogóle w całym Budapeszcie. To jest prawdziwa instytucja, a także przeogromna restauracja, w której można posłuchać też muzyki na żywo. My siedzimy akurat w takiej bocznej sali. No i co tutaj można zjeść? Przede wszystkim to, z czego Izrael słynie, czyli z meze. Mamy tutaj hummus. Hummus jest bardzo kremowy, to przede wszystkim. Po drugie, mocno czuć tahinę. A po drugie, domówiliśmy sobie do niego coś, co się nazywa ragu jagnięcym z orzeszkami pini. To jest to mięso tutaj na górze, bardzo smaczne. Świetnie pasuje do hummusu, a do hummusu jeszcze lepiej pasuje oczywiście ciepła pita. Tak nakładany hummus smakuje najlepiej. Do tego wzięliśmy jeszcze labneh, czyli pastę równie kremową, ale jest to serek. Serek tutaj z papryką, ze smażonym karczochem, bardzo dobry, kwaskowy. Mamy też sałatkę tabule. Jest to sałatka z kinoły, kaszy bulgur, pomidora, ogórka, granata i mięty. Fajna taka odświeżająca rzecz. No i do tego wszystkiego dostaliśmy coś takiego. To smakuje gorzko-ostro, jak taki środek zielonej papryki. Niby do doprawienia tych wszystkich rzeczy, ale nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Dla mnie najsmaczniejszy jest hummus o fantastycznej kremowej konsystencji i wybornym tahinowym smaku. Tutaj tych dań w menu jest cały ogrom. Poza takimi tradycyjnymi meze można zamówić też marokańskie kiełbaski merguez, można zamówić szarmę, można zamówić kanapkę z pastrami. Kilka takich bardziej street foodowych propozycji i dania kuchni fusion. My stwierdziliśmy, że idziemy w klasykę. Jesteśmy na dość późnej kolacji. Nie chcemy się nie wiadomo jak obiadać na noc i myślę, że te trzy małe dania nam w zupełności wystarczą, ale spokojnie można też tutaj wysiadować na całego. Po tej mięsno-paprykowej i dość ciężkiej kuchni węgierskiej fajnie było zjeść coś lżejszego, zdecydowanie. Fajna knajpka, na pewno nie stałbym tutaj powyżej 30 minut. Z drugiej strony hummus naprawdę genialny. Niestety jest tutaj dość drogo. Zapłaciliśmy za te trzy dania, wodę i dwa koktajle, 25 tysięcy forintów. Mocno tę końcową cenę faktycznie podbiły drinki. Każdy kosztował po 4 tysiące forintów, czyli to jest jakieś 42-45 zł. I nie były też jakieś wybitne. Jeśli jednak lubicie taką kuchnię, jeśli chcecie odetchnąć od kuchni węgierskiej, która jest bardzo smaczna, ale jednak dość ciężka, no to polecamy. Bardzo modne miejsce w Budapeszcie i to już od wielu lat. Jednym z najczęściej polecanych miejsc na śniadanie w Budapeszcie wśród turystów jest Cookie Beacon Brunch. Tutaj ustawiają się naprawdę srogie kolejki, zwłaszcza w weekendy, a także w takiej właśnie porze bardziej brunchowej. My przyszliśmy przed 9 w środę, nie było problemu ze stolikiem i tutaj możecie dostać takie amerykańskie wypasione śniadania. Ja mam grilled cheese sandwich w gofrze. Dwa rodzaje sera, cheddar oraz mozzarella, do tego troszkę awokado, parę plasterków bekonu. Wszystko w mięciutkim i bardzo smacznym gofrze.
dzięki obecności awokado ta kanapka jest aż tak zamulająca, no bo wiecie, to jest naprawdę wuchta sera. On się jeszcze fajnie ciągnął na początku, teraz już troszkę zastygł po tym, jak zjadłem pierwszą część kanapki. Ale to jest smaczny ser, wiadomo, że tłusty, fajnie jednak równoważony przez awokado. Generalnie śniadanie spoko, chociaż na pewno nie stałbym po nie w kolejce godzinę na przykład, a o takich sytuacjach słyszałem. Sonia zamówiła coś, co się nazywa pretzel bun sandwich i moim zdaniem nieudane śniadanie. Jest to bułka z jajkiem, z bekonem, z serem, ze słodkawym dżemem chili i z takimi frytkami sznurkowymi. Są beznadziejne. Bardzo twarde, nie takie powinny być. Do tego pomidor, szpinak, samo pieczywo też nie jakieś fantastyczne. Średnio to smakuje i średnio to się ze sobą łączy. Tego nie zamawiajcie nawet wtedy, kiedy nie stoicie w kolejce. Po prostu nie. Do obu śniadań dostaliśmy chipsy, a w menu jest jeszcze wiele ciekawych, takich trochę szalonych propozycji. Tacosy, English breakfast, kilka różnych innych kanapek śniadaniowych, tosty z awokado, jajka po benedyktyńsku, a także kilka słodkich propozycji ze 2-3 rodzaje pancake'ów. No i tutaj przychodzi się też na cookies. To są takie wielkie amerykańskie ciacha, przypominają mi trochę ciacha z Levain Bakery, ale one mają płynny środek. My wzięliśmy wersję z Nutellą oraz solą Maldon, ale tych opcji było naprawdę sporo. Chciałbym to rozerwać, ale to się aż tak rozwala. Tutaj jest w środku mnóstwo Nutelli. Chyba lepiej jeść takie ciastko łyżeczką, bo jak już widzicie, jestem cały brudny od Nutelli. Czy to będzie słodka rozpusta, słodka przyjemność? Zakleiło mnie. To chyba koniec drogi z Budapeszty, bo się nie mogę odkleić. To ciało zakleiło mnie tak mocno, że myślałem, że już to koniec i pozostanę w takim stanie na zawsze. Bardzo smaczne, no Nutella jest po prostu pyszna, lekko posolona, dostaje takiego dodatkowego smaczku, a samo ciastko jest bardzo wilgotne, chrupiące, nie ma go w sumie wiele, to trochę wyróżnia to ciastko na tle właśnie takich klasycznych amerykańskich cookie, że jednak tego nadzienia tu jest dużo, dużo więcej. Też myślę, że nie warto stać w kolejce tylko po to, ale jeśli już tutaj będziecie i tutaj usiądziecie, no to koniecznie jakieś ciastko z obszernego menu zamówcie. Do tego możecie wziąć kawę. Jest tutaj kawa jakości specialty z palarni w Barcelonie. My wzięliśmy szybki przelew i chyba obok ciastka to jest najlepsze, czego tutaj doświadczyliśmy. Miejsce moim zdaniem przehypowane, ile ta kanapka z serem, czy te ciastka były takie, jak być powinny, no to już to śniadanie Sony nieudane. Niesmaczne pieczywo, bez sensu te sznurki frytkowe i gdybym godzinę czekał w kolejce i dostał coś takiego, no to byłbym bardzo, bardzo zdenerwowany. Za wszystko zapłaciliśmy 13205 forintów, woda była za darmo, ale doliczono 12% serwisu. Drugie miejsce na śniadanie w Budapeszcie chyba bardziej trafione, choć jest mniej spektakularne i też na pewno mniej popularne. Wśród turystów jesteśmy w kawiarni specialty, która nazywa się Jupiter and Edison. No i tutaj można się oczywiście napić naprawdę fantastycznej kawy. Tutaj mam na ziarnach z Gwatemali pyszny przelew. Można też się napić całkiem niezłego matcha latte, no i można zjeść śniadanie. Śniadania są oparte na takich brioszkach. Ja mam brioszkę pociętą na 3 kawałki z dodatkiem szynki, szpinaku, jajka, majonezu, czerwonej cebuli, oliwek, sezamu. Dzieje się całkiem sporo. Nie jest to może jakieś wielkie śniadanie, ale jest naprawdę bardzo smaczne. Podstawa tego śniadania, czyli brioszka, jest maślana, słodziutka, idealnie komponuje się z tymi składnikami. I taką samą brioszkę, ale już nie poprzecinaną, ma Sonia w swoim śniadaniu. Tam jest także łosoś, kawior z łososia, też troszkę szpinaku, a także troszkę kremowego serka. No i tutaj już sobie sami robimy z tymi składnikami, co chcemy. Czy przetniemy tą brioszkę i ponakładamy, czy będziemy jeść osobno. No to już wedle uznania, jakość składników, jakość śniadania naprawdę dobra. Choć najlepsza z tego wszystkiego jest chyba jednak kawusia. Miejsce niestety z gatunku tych droższych. Za wszystko wyszło 13514 forintów. I tutaj zarówno te śniadania były dość drogie, jak i napoje. Plus jest wliczony też automatycznie serwis, jak w ogóle w wielu restauracjach w Budapeszcie. Pierwsza kawowa polecajka w Budapeszcie to kawiarnia Kontakt, ukryta w takim pasażu. Szybki przelew za 1100 forintów, czyli jakieś... Dobra kawa. Czyli jakieś 12 zł. Postaram się teraz szybko przekazać Wam jak najwięcej kawowych rekomendacji w stolicy Węgier. Kolejna kawowa polecajka to Shella, dużo większa kawiarnia, bardziej przestronna, można sobie tutaj spokojnie usiąść. Ja akurat biorę kawę na wynos, jest to przelew z Drippera V60, 1200 forintów. Musiałem na niego poczekać około 10 minut, ale było warto, kawa jest świetna. Kolejne miejsce na dobrą kawę w Budapeszcie, Meron. Tutaj można też zjeść śniadanie, ale nie polecamy, za to mają naprawdę świetną kawę. Z własnej palarni, która zlokalizowana jest w Transylwanii, czyli nie na Węgrzech, a w Rumunii, ale w tej części Rumunii, gdzie mieszka wciąż dużo Węgrów. Flat white kosztowało 1280 forintów, a kawa z ręcznego przelewu 1550 forintów. Kupiłem też ziarna za 6500 forintów, te same ziarna, co piłem na miejscu, były świetne, także z chęcią powtórzę taką kawkę w domu. Dużo zjadłem w Budapeszcie, sporo kuchni węgierskiej, choć na pewno nie spróbowałem wszystkich specjalności tego kraju, chociażby
kurtoskalacza, czyli trdelnika, czyli kołacza, czyli chimney cake. Coś, co jest w Polsce bardzo popularne na wszelkich festynach, więc stwierdziłem, że w sumie to mi się nie chce tego tutaj próbować, ale dawajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś punkty na kołacze w Budapeszcie. Na pewno ktoś z takich rekomendacji skorzysta, a być może nawet i ja, jeśli kiedyś do Budapesztu wrócę, bo lekki niedosyt stolicy Węgier oczywiście jest. A jak wy macie niedosyt Budapesztu po obejrzeniu tego odcinka, to odsyłam do filmu na kanale Sony, gdzie stolica Węgier pokazana jest od innej strony. Tyle ode mnie, my jedziemy nad Balaton, stamtąd też będzie materiał, także zasubskrybujcie kanał, by go nie przegapić. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!